Jest 17 lutego, zapraszam na Wieści Biłgorajskie. Gabriela Figura, witam Państwa. A co przygotowaliśmy? Teraz skrót naszych informacji. 76. rocznica powołania Armii Krajowej. Zawsze mi bardzo zależy na tym, żeby była młodzież w czasie takich uroczystości. Zmarł Jan Buczek, pseudonim Dąbek, uczestnik bitwy pod Osuchami. Pozostają nam tylko potem relacje, zdjęcia, czasami jakiś nagrany film dokumentalny. Specjalistyczna opieka, informacje z Polskiego Czerwonego Krzyża. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu potrzeb podstawowych życiowych człowieka. Można głosować na projekty budżetu obywatelskiego. W tym roku minęło 76 lat od przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Ta podziemna formacja wojskowa była fenomenem na skalę światową, a dla jej żołnierzy najważniejsze były wartości, honor i ojczyzna. Liczba zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej początku 1942 roku wynosiła około 100 tysięcy. Liczba żołnierzy wchodzących w skład Armii Krajowej rosła bardzo szybko. Szacuje się, że latem 1944 liczyła od 300 do 380 tysięcy członków. Jej głównym zadaniem było odzyskanie niepodległości Polski przez organizowanie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres zbrojnego powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w momencie militarnego załamania się Niemiec. Punktem kulminacyjnym działalności AK było Powstanie Warszawskie. Dzisiaj chcemy przez tę modlitwę uczcić bohaterów Armii Krajowej, mówił podczas mszy w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz Jerzy Kołtun. Zawsze mi bardzo zależy na tym, żeby była młodzież w czasie takich uroczystości, żeby to wołanie z przeszłości, te chlubne, czasami bardzo smutne karty polskiej historii były także znane młodzieży, żeby ta świadomość historyczna naszej ojczyzny, wszystkich jej zdolnych upadków, była także przeniesiona w przyszłość. Nabożeństwo odprawiano w intencji poległych bohaterów, a biłgorajskie oficjalne obchody utworzenia AK wspólnie zorganizowali Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Podczas uroczystości Tomasz Książek przypomniał najważniejsze fakty z historii Polskiego Państwa Podziemnego, a młodzież szkolna z okazji rocznicy powstania AK przygotowała specjalną część artystyczną. Stare miasto, pewnie Ciebie będzie wstrzec. Mamy rozkaz Ci otrzymać, albo w gruzach Twoich lec. Halinka, sataruszka, och, jak gitara dziewuszka. Stare miasto, pewnie Ciebie będzie wstrzec. Mamy rozkaz Ci otrzymać, albo w gruzach Twoich lec. W uroczystościach w kościele przed pomnikiem poświęconym żołnierzom AK, który znajduje się w Parku Solidarności, składano kwiaty i palono znicze na znak, że pamięć o bohaterach wciąż trwa. Po II wojnie światowej żołnierzy Armii Krajowej czekała inna walka o wolność. Uznani przez władzę ludową za wrogów państwa polskiego, byli zmuszeni do pozostania w konspiracji i ukrywania się przed sowieckim aparatem bezpieczeństwa. Tuż po II wojnie nastąpiły aresztowania polskich żołnierzy i oficerów. Zatrzymywano ich w wyniku obławy, łapanek na podstawie donosów agenturalnych czy zeznań wymuszonych podczas śledztw. To jest ostatni moment na spotkanie i rozmowę ze świadkami i uczestnikami II wojny światowej, mówią historycy i regionaliści. Może się tak zdarzyć, że w tym roku po raz pierwszy uroczystości rocznicy bitwy pod Osuchami odbędą się bez udziału partyzantów. W tym tygodniu pożegnaliśmy jednego z nich. Zmarł Jan Buczek, pseudonim Dąbek. Rok temu podczas uroczystości rocznicowych w Osuchach obecnych było tylko trzech powstańców. Wśród nich Jan Buczek, pseudonim Dąbek. Ja to byłem, proszę pana, ja tutaj walczyłem, tutaj, no, to ja brałem udział tutaj, ja się przebiłem z pierścienia, ja tutaj później chowałem tych wszystkich, co tu spoczywają. Ja, tak, chowałem ich tu wszystkich, tu grzebałem ich tu, kuresi ich zbierałem, także to wielki wkład, że tak powiedziałem. Tak. Pan Jan na tych archiwalnych zdjęciach
zdjęciach miał 96 lat, żołnierz oddziału Armii Krajowej Edwarda Błaszczaka, pseudonim Grom. Brał udział w akcjach dywersyjnych i bojowych prowadzonych przez oddziały AK Józefów pod dowództwem korsarza Groma czy Wira. Po wojnie jako żołnierz Armii Krajowej był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Biłgoraju. Musiał wyjechać do Szczecina. Na Biłgorajszczyznę wrócił w 1948 roku. Zamieszkał w Józefowie. Ale całym sercem był ciągle gromiakiem. Spotykał się oczywiście nieoficjalnie w Osuchach ze swoim dowódcą i kolegami, dlatego że te uroczystości miały charakter komunistyczny. W 1976 roku towarzyszył w ostatniej drodze swojego dowódcy w Pleszewie, wygłaszając mowę pożegnalną w imieniu wszystkich gromiaków. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję świętej pamięci panu Janowi Puczkowi za jego oddanie i współpracę z Gminą Ośrodkiem Kultury Włókowej. Zaszczycał co roku powiatowe konkursy Armii Krajowej Bataliony Chłopskich. Pan Jan Buczek na uroczystościach w Osuchach był zawsze obecny, angażował się w różne działania. Wiesława Kubów mówi, będzie nam go bardzo brakowało. Chcemy, żeby pamięć o wszystkich poległych partyzantach, uczestnikach bitwy, takich jak pan Buczek, była żywa i podtrzymywana. Teraz, kiedy z roku na rok żyjących świadków jest coraz mniej, to szczególnie ważne zadanie. W tym roku pożegnaliśmy już pana Osucha Drążka, też z oddziału Groma, który akurat nie był w okrążeniu, ale był obecny na tych uroczystościach. W tej chwili zabraknie też pana Jana Buczka. Pan Wiśniewski, z tego co wiem, w tej chwili leży w szpitalu, że może się też tak okazać, że po prostu zabraknie uczestników bitwy, po raz pierwszy zabraknie uczestników bitwy na tych uroczystościach, uroczystościach naszych w tym roku. Dla regionalistów, historyków to ważny moment. Odchodzą świadkowie wydarzeń II wojny światowej. To wielka strata. Odchodzi pokolenie ludzi wyjątkowych bardzo, że myślę, że to jest też ogromna strata, jeżeli chodzi o takie wychowanie patriotyczne. W bezpośrednim kontakcie z tymi ludźmi była szansa, żeby poczuć takiego ducha patriotyzmu i autentycznego poświęcenia. To są ludzie, którzy nie żałowali swojego młodego życia. To też moment, kiedy głównym źródłem opracowań naukowych dla historyków mogą już być jedynie zapisane czy zarejestrowane relacje. Pracujemy na tym, co już zostało zebrane i opracowane. Zarówno jeśli idzie o zdjęcia, jak i właśnie jakieś filmy dokumentalne, które na przykład były nagrane, jakieś wywiady, rozmowy z poszczególnymi osobami, ale też i relacje, czy spisane bezpośrednio przez badaczy, czy relacje zostawione bezpośrednio w jakichś archiwach, czy relacje drukowane, czy poprzez jakieś czasopisma, czy w jakichś książkach. To w zasadzie jest to źródło, które jest w tej chwili najwłaściwsze i niejako jedyne, bo pamiętajmy też, że niestety czas robi swoje, pamięć się zaciera, to też jest w jakiś sposób istotne. I najlepsze są źródła, które powstawały bezpośrednio po wydarzeniu albo w krótkim odstępie czasowym, bo wtedy one nie są obciążone grzechem jakimś niepamięci albo przeinaczeń wynikających ni mniej, ni więcej chociażby, tylko z tego, że gdzieś tam się coś już z czasem nam w pamięci zaciera. Doktor Dorota Skakuj mówi też, jeśli tylko mamy w otoczeniu osoby starsze, korzystajmy, póki możemy, z ich obecności. Nic nie zastąpi spotkania i wysłuchania wspomnień i przeżyć uczestników II wojny światowej. Tych naszych rodzin, już najczęściej, które to przeżyły, czy Majdanek, czy właśnie Auschwitz-Birkenau, tych osób już najczęściej nie ma. No, taka jest naturalna kolej rzeczy, oni odeszli. Stąd wszystkich, którzy jeszcze żyją, jeżeli mamy możliwość zapytania się jeszcze, jak to kiedyś wyglądało, korzystajmy z tego, bo zostają nam tylko potem relacje, zdjęcia, czasami jakiś nagrany film dokumentalny, ale wiadomo, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu i pytania. Tych świadków historii zostało już niewielu. To ostatni moment na spotkania, rozmowy, na gest, że są ważni, że pamięć o nich będzie trwać.
Każdego z nas może dotknąć sytuacja, kiedy nasi najbliżsi, rodzice czy dziadkowie będą wymagać szczególnej opieki. Często musi być to opieka specjalistyczna. Wtedy potrzebne jest już wsparcie. Co zrobić i gdzie w takiej sytuacji się zgłosić i pytać o pomoc? O tym teraz w materiale Anity Mańskiej. Takiego rodzaju pomoc możemy uzyskać na przykład w biłgorajskim MOPS-ie. Kto się do niej kwalifikuje i co należy zrobić, aby ją otrzymać? Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej albo osobie w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a rodzina oraz wspólnie zamieszkujący małżonek nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Aby otrzymać pomoc w postaci usług opiekuńczych, wystarczy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Następnie pracownik socjalny z osobą zainteresowaną w miejscu zamieszkania przeprowadza wywiad środowiskowy, podczas którego jest ustalana sytuacja życiowa. Ośrodek pomocy społecznej, przysługując usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres oraz miejsce ich świadczenia. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta i tak na przykład osoby mieszkające samotnie posiadające dochody niższe niż 634 zł otrzymają pomoc w formie usług opiekuńczych bezpłatnie. W każdym innym przypadku odpłatność naliczana jest indywidualnie. Usługi opiekuńcze nad chorym w domu zapewnia Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Od stycznia obowiązki koordynatora objęła Małgorzata Kubina. Praca koordynatora usług opiekuńczych nie jest mi obca, bo ja wcześniej przez prawie 3 lata byłam koordynatorem usług w firmie konkurencyjnej, firmy Marmet, więc wszystko wiem, na czym to polega, nie jest mi obce. Punkt opieki PCK nad chorym w domu zatrudnia 30 sióstr PCK, które sprawują opiekę nad 74 podopiecznymi zamieszkałymi na terenie Biłgoraja. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu potrzeb podstawowych życiowych człowieka, takich jak sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów. Dziewczyny dbają o higienę podopiecznego, w miarę możliwości zapewniają kontakt z otoczeniem, ze środowiskiem. I tutaj, żeby takie świadczyć usługi, należy mieć kurs opiekuna osób starszych. A natomiast w usługach specjalistycznych są to usługi przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi bądź z niepełnosprawnością intelektualną. I tutaj już sam kurs opiekuna nie wystarczy. Taka dziewczyna musi posiadać większe kwalifikacje w zależności od schorzenia tego podopiecznego. Musi być to pedagog, psycholog, terapeuta, rehabilitant czy też pielęgniarka. Zakres obowiązków jest naprawdę bardzo przewrotny w jednych czy drugich usługach i to jest naprawdę rozpatrywane osobno do każdego chorego. Osób wymagających pomocy wciąż przybywa. Rodziny wielopokoleniowe są już dziś rzadkością. Czasem nie możemy ze względu na naszą pracę zająć się sami, rodzicami czy dziadkami. Czasem też nie mamy wystarczającej wiedzy. Warto wtedy poszukać wykwalifikowanej pomocy. W powieściach biłgorajskich zapraszamy Państwa na rozmowę tygodnia. Gościem Anity Mańskiej będzie Małgorzata Kubina, koordynatorka usług opiekuńczych Polskiego Czerwonego Krzyża. W tej rozmowie więcej informacji na temat specjalistycznej opieki. A teraz w wieściach przypomnienie o tym, że trwa głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Jakie to projekty i jak można oddać na nie swój głos? O tym już teraz. Od 15 lutego do 15 marca można oddać głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na ten rok. Spośród wszystkich zadań zgłoszonych przez mieszkańców, komisja weryfikacyjna do końca etapu dopuściła 5. To zakup urządzeń AED ratujących życie, którego szacowany koszt to 119 tysięcy złotych. To także plac zabaw Sitarska, czyli budowa małej architektury dla małych mieszkańców Biłgoraja za 83 tysiące złotych. Kolejny projekt to wymiana oświetlenia na ulicy Nadstawnej. Koszt tego zadania to 200 tysięcy złotych. Czwarte zadanie to street workout, czyli montaż urządzeń do ćwiczeń za 25 tysięcy złotych. I piąte zadanie, siłownia zewnętrzna Zalew Bojary, który ma kosztować 160 tysięcy złotych. By móc oddać głos na któryś z tych projektów, trzeba być zameldowanym lub trzeba mieszkać na terenie gminy miasto Biłgoraj. Trzeba też mieć ukończonych 16 lat w dniu głosowania. W tej edycji głosy oddawać można na dwa sposoby. Online, czyli przez system do głosowania dostępny pod adresem biłgoraj.gov.pl
biłgoraj.budżet.obywatelski.org. Tak głosować mogą tylko osoby zameldowane w mieście Biłgoraj. Konieczne jest wtedy potwierdzenie oświadczeń zawartych w formularzu i podanie numeru telefonu, na który głosujący otrzyma SMS z kodem weryfikacyjnym. Z jednego numeru telefonu skorzystać mogą dwie osoby. Możliwe jest też osobiste oddanie głosu na karcie do głosowania. Ta forma dostępna jest zarówno dla osób zameldowanych, jak i dla osób zamieszkałych na terenie Biłgoraja, ale zameldowanych poza jego terenem. Kartę pobrać można w biurze podawczym Urzędu Miasta. Po uprzednim podaniu adresu zamieszkania, po wypełnieniu należy wrzucić ją do urny. Każda uprawniona do głosowania osoba może zagłosować tylko raz i oddać swój głos na jedno zadanie. Ma na to czas do 14 marca. To są wieści biłgorajskie, przed nami kolejne tematy, a co przygotowaliśmy? Dziś ważna uroczystość, podsumowanie kultury i sportu 2017 roku. Biłgorajski szpital namawia do wykonywania badań. Wczesne wykrycie raka w fazie bezobjawowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia. Szkoły podstawowe gotowe do rekrutacji. Przede wszystkim chcemy dzieciom i rodzicom pokazać naszą szkołę. Zarząd powiatu myśli o maturzystach. Każda klasa decyzją zarządu dostaje na przygotowanie się do matur 25 godzin dodatkowych. Zespół szkół specjalnych to ważna placówka w mieście. Są to typowe zajęcia szkolne, chociaż być może wyglądają nieco inaczej niż w szkołach ogólnodostępnych. Już dziś wieczorem odbędzie się podsumowanie roku 2017 w sporcie i kulturze Biłgoraja. Impreza jak zwykle w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury, gdzie na scenie laureaci odbiorą pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe. W tym roku postanowiono również przyznać kilka nagród specjalnych. W połowie stycznia tego roku Komisja Sportu Rady Biłgoraj i Rada Sportu przeanalizowały wnioski, które wpłynęły do Urzędu Miasta, dotyczyły przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych za rok 2017. Nazwiska i pełną listę nagrodzonych poznamy podczas uroczystej gali, która właśnie trwa w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. 10 najlepszych sportowców ubiegłego roku reprezentujących biłgorajskie kluby w kategorii seniorskiej otrzyma łącznie nagrody finansowe w wysokości prawie 16 tysięcy złotych. Natomiast każdy z wyróżnionych juniorów, a jest ich 5, otrzyma po 1000 złotych. Nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki odbiorą również trenerzy i działacze sportowi, a za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu ochrony kultury wyróżniono indywidualnie w tym roku 8 młodych osób i 13 w kategorii dorosłych. Burmistrz miasta wręczy również nagrody 6 zespołom, a łączna pula nagród finansowych w tym roku wyniesie 25 tysięcy złotych. W zeszłym roku tytuł sportowca 2016 otrzymał Patryk Jarosz z biłgorajskiego klubu karate tradycyjnego. Drugie miejsce przyznano Weronice Pyzik, a trzecie Patrycji Kościk. Za całokształt działalności na rzecz rozwoju biłgorajskiej kultury burmistrz miasta przyznał tytuł mecenas kultury Biłgoraja Janowi Kowalowi. Nagrodzono również animatorów i twórców kultury. Ja przypomnę, grupa teatralna Spontan, zespół Bonum Voces, zespół tańca ludowego Tanef, zespół Shame Yourself, klub tańca towarzyskiego Impuls, grupa tańca towarzyskiego Miłośnicy Tańca, Teatr Poezji i Piosenki BCK, grupa folklorystyczna Pokolenia i Jan Kowal, mecenas kultury Biłgoraja. Wielkie brawa dla Państwa. Wielkie podziękowania. To było przypomnienie ubiegłorocznej gali podsumowującej sport i kulturę 2016 roku. Na relację z tegorocznej uroczystości zapraszamy w środę do wieści biłgorajskich Flash. A teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. Biłgorajski szpital realizuje projekt, w ramach którego będzie można skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych. Pozwalają one wykryć wczesne stadium raka jelita grubego, które nie daje żadnych objawów, a choroba na tym etapie jest uleczalna. W materiale Joanny Wyrostek o tym, kto może skorzystać bezpłatnie z takich badań i na czym dokładnie one polegają. Rak jelita grubego jest obecnie drugim najczęściej występującym tego typu schorzeniem u mężczyzn i trzecim u kobiet. Ponad 90% zachorowań dotyka osób po 50 roku życia. Rak jelita grubego należy do nielicznych nowotworów, które mają udokumentowany spadek zachorowalności i umieralności po wykonaniu badania przesiewowego. To ono ratuje życie wielu. To właśnie z tego badania można bezpłatnie skorzystać w biłgorajskim szpitalu. Na czym polega ten zabieg?
Kolonoskopia jest to badanie miękkim, giętkim instrumentem, endoskopem, który tutaj widzimy. Ma on średnicę, to jest ta czarna rurka, ma on średnicę małego palca. Na końcu zamontowana jest kamera, która w jakości HD z wielokrotnym powiększeniem przesyła obraz na monitor. Oglądamy jelitogrubę od środka. Jesteśmy w stanie w trakcie takiego zabiegu usunąć polipy. Te mniejsze kleszczykami, większe pętlą. Cały materiał przesyłamy do badania pod mikroskop. I teraz, jaki jest cel tej kolonoskopii? Celem jest usunięcie stanów przednowotworowych, tak zwanych polipów gruczolakowatych. Nie dają one początkowo żadnych objawów, dlatego tak ważne jest wykonanie kolonoskopii. Tego typu polipy występują u co czwartej osoby powyżej 50 roku życia. Drugi cel badania to wczesne wykrycie nowotworu. Wczesne wykrycie raka w fazie bezobjawowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia. W fazie, kiedy występują objawy, choroba już jest zaawansowana, to prawdopodobieństwo znacznie spada. Wokół kolonoskopii narosło wiele mitów, kojarzy się z nieprzyjemnym, a nawet bardzo bolesnym zabiegiem. Tymczasem obecna medycyna pozwala wykonać go tak, by pacjent czuł się jak najbardziej komfortowo. Z czasem zmieniły się techniki szkolenia na metody beznapięciowe. Tak? Staramy się w odpowiedni sposób prowadzić badanie, żeby tego jelita nie naciągać. To jest raz. Zmieniła się właśnie technika szkolenia. Druga rzecz jest taka, że zmienił się sprzęt. Udowodniono, że endoskopy nowszej generacji wyprodukowane w ostatnich latach powodują znacznie mniej dolegliwości. Tutaj chodzi o określoną sztywność tego endoskopu, zachowanie się podczas badania. Tutaj w tym programie badań przesiewowych mamy bardzo możliwość zastosowania znieczulenia w bardzo dużym odsetku badań. Także to jest na tej zasadzie, że jeżeli pacjent bardzo się obawia, to może poprosić od razu o znieczulenie i my to znieczulenie zastosujemy. Projekt Profilaktyka raka jelita grubego skierowany jest do osób w wieku od 50 do 65 lat i nie mających objawów raka jelita grubego. Także do osób w wieku od 40 do 49 lat, które mają co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego oraz dla osób w wieku od 25 do 49 lat pochodzących z rodziny szczególnego ryzyka. Wszelkie informacje na temat zgłoszeń i potrzebnych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej szpitala oraz uzyskać osobiście w biurze projektu w szpitalu przy ulicy Pojaska. Wybór szkoły podstawowej to kolejna decyzja, przed którą stoją rodzice najmłodszych dzieci. Do 9 marca, czyli momentu zakończenia rekrutacji, mają na to czas. By tę decyzję rodzicom ułatwić, biłgorajskie podstawówki organizują dni otwarte. To dobry moment, by poznać nauczycieli czy kolegów. Pierwsza taka okazja już we wtorek. Wtedy odbędą się dni otwarte szkoły podstawowej numer 1. Kiedy kolejne? Sprawdzała Anita Maińska. Dni otwarte to niepowtarzalna okazja dla rodziców, których dzieci od września pójdą po raz pierwszy do szkół do poznania oferty proponowanej przez daną placówkę. Pierwsza w swoje progi zaprasza szkoła podstawowa numer 1. 20 lutego zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, które chciałyby poznać naszą szkołę, chciałyby zapoznać się, chciałyby oczywiście się zapisać do pierwszych klas, do zerówki naszej szkoły. Także bardzo serdecznie zapraszamy. 20 o godzinie 17. Przygotowane jest sporo atrakcji. Najpierw będzie przedstawienie w krainie alfabetu. Przedstawią dzieci z trzeciej klasy. Później będzie ogólne spotkanie z panem dyrektorem, a w tym czasie rodziców z panem dyrektorem. Natomiast dzieci udadzą się w takie krainy tutaj, które myśmy na prędce w szkole przygotowali na ten dzień, krainę angielskiego, krainę matematyki, krainę sportu, krainę muzyki. Także myślę, że będą dzieci miały plastyki, będą miały dzieci wspaniałą zabawę, także będą pod opieką naszych nauczycieli, a rodzice w tym czasie będą mogli posłuchać wystąpienia pana, prezentacji szkoły, no i oczywiście zadać pytania panu dyrektorowi a propos tego, co planuje na przyszłość. Przepisy gwarantują dziecku miejsce w tak zwanej szkole rejonowej, ale rodzice mogą ubiegać się o miejsce w każdej innej. Czy dziecko zostanie do niej przyjęte, zależy od tego, ile będzie miejsc, które w pierwszej kolejności zajmą dzieci z rejonu. Dlatego też bardzo ważne jest, że wszyscy chętni będą mogli sami zobaczyć, jak wygląda szkoła dziś. Kolejną okazją do zapoznania się z ofertą będą dni otwarte w szkole podstawowej numer 4. 24 lutego o godzinie 11
zaczyna się u nas Dzień Otwartych Drzwi. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Biłgoraja, wszystkie dzieci. Przygotowujemy dla nich mnóstwo atrakcji, jak co roku zresztą. W tym roku postanowiliśmy, że Dzień Otwarty naszej szkoły to będzie taki kosmiczny lot przez szkołę. I serdecznie zapraszamy na przedstawienie najpierw teatralne pod tytułem Problemy ufolutków. Później nasi uczniowie, zarówno z oddziału przedszkolnego, jak i ze wszystkich klas, siódmej również, zaprezentują nam swoje umiejętności. Będzie to taka też kosmiczna podróż. W planach są również zajęcia plastyczne, sportowe i prezentacja szkoły. Tego samego dnia, czyli w sobotę 24 lutego, ale godzinę wcześniej o 10:00, na dni otwarte zapraszają nauczyciele i społeczność Piątki, rodziców i dzieci 5-, 6- i 7-letnich. Przede wszystkim chcemy dzieciom i rodzicom pokazać naszą szkołę, ale nie tylko budynek, sale, korytarze, ale też chcemy przedstawić i pokazać osiągnięcia, efekty naszej pracy. W związku z tym pokażą się nasze dzieci i będą przedstawiać dzieciom. Między innymi będzie to przedstawienie Królewna Śnieżka w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły. Ponadto zaprosimy do wysłuchania koncertów muzycznych. Będzie to koncert zespołu gitarowego, ale i również koncert w wykonaniu uczniów klas starszych, którzy uczęszczają na lekcje chemii i fizyki i będą grać na wykonanych przez siebie instrumentach muzycznych. Jest to bardzo ciekawe, a i to, co bardzo mnie bardzo cieszy, ponieważ te przedmioty, które weszły w klasach starszych, jednak można je uczyć w zupełnie inny sposób i są one atrakcyjne dla uczniów. Ponadto wystąpią również dzieci z klas najmłodszych. Zaprosimy również na zajęcia plastyczne, robimy to zawsze co roku, jest to niespodzianka, ale te zajęcia będą tematycznie związane z przedstawieniem, które przedstawią nasze dzieci. Dni otwarte kolejnej biłgorajskiej placówki, czyli Szkoły Podstawowej nr 3, odbędą się już w marcu, a wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie szkoły. Przypominamy jedynie, że czas na decyzję jest do 9 marca. To były informacje ze szkół podstawowych. Teraz przenosimy się do tych ponadgimnazjalnych. Zarząd Starostwa zdecydował o sfinansowaniu dodatkowych godzin nauki dla tegorocznych maturzystów. Szkoły z początkiem marca będą też przygotowywać się do rekrutacji na nowy rok szkolny 2018-2019. A o szczegółach już teraz kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Jan Koman. Zakończył się sezon studniówkowy, pierwsza na początku stycznia Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ, a ostatnia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyła się 10 lutego. Teraz maturzyści już mogą się skupić jedynie na przygotowaniach do tego ważnego egzaminu. Właśnie kiedy już wrócili do szkoły i do szkolnej rzeczywistości, otrzymali taką dobrą wiadomość. Każda klasa decyzją zarządu dostaje na przygotowanie się do matur 25 godzin dodatkowych właśnie w tym okresie do końca kwietnia. To jest pula godzin, która myślę, że zmobilizuje wszystkich do cięższej pracy, do tego, żeby się rzeczywiście starać jak najlepiej. Ale przypomnę też, że cały czas wszystkie klasy maturalne mają zwiększony wymiar matematyki tygodniowo o 1 godzinę, a więc no, inwestujemy w ludzi, w młodych ludzi, inwestujemy w matury, bo wiemy, że one są oknem na świat. Na taką formę wsparcia dla maturzystów Zarząd Powiatu decyduje się już od kilku lat. Koszt takich dodatkowych godzin to ponad 40 tysięcy złotych. Ale to się opłaci oczywiście. Później nasze szkoły mogą i my też chwalić się właśnie czymś, że matury, że dobry wynik, że miejsce w województwie czy w kraju. Dla szkół wyniki matur to ważny argument w momencie rekrutacji nowych uczniów, a ta już niebawem. Na początku marca ma odbyć się spotkanie z dyrektorami szkół dotyczące rekrutacji. Drukuje się już informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze miesiące nowego roku kalendarzowego to jak zawsze przygotowania do nowego roku szkolnego. To też przygotowania na te trudne decyzje. W ONZ-cie nie będzie kolejny rok naboru do gimnazjum, a to oznacza znowu kolejne ograniczenie zatrudnienia, bądź nawet trudniejsze decyzje. W tej chwili już mamy sytuację, że 24 nauczycieli jest niepełno zatrudnionych,
a z powodu tego, co się stanie od 1 września, wydaje się, że ta liczba wzrośnie, jeszcze podwoi się. Także jest to bardzo trudna sytuacja, ale przypomnę, że jest to sytuacja przejściowa, bo w przyszłym roku 19-20 do naszych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych przyjdzie podwójny rocznik, rocznik ośmioklasistów i ostatni rocznik trzecioklasistów gimnazjum. Także myślę, że ta sytuacja się unormuje i ten krótki, jakby najtrudniejszy czas, no damy radę przetrwać. Planowanie nowego roku szkolnego to oprócz trudnych kadrowych spraw te pozytywne, czyli inwestycje i termomodernizacja, także remonty, na przykład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Ważna informacja dotyczy też Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. 1 marca odbędzie się konkurs na dyrektora tej szkoły. Minęła 5-letnia kadencja dyrektora Stanisława Sitarza, który po raz kolejny ubiegać się będzie o to stanowisko. Są jedyną w powiecie publiczną placówką kształcenia specjalnego. Zespół Szkół Specjalnych od 15 lat przygotowuje uczniów i wychowanków do samodzielności i aktywnego życia w społeczeństwie, uwzględniając ich indywidualne możliwości i potrzeby. Już drugi rok szkolny funkcjonują w nowych pomieszczeniach, a podopieczni mogą korzystać z szeregu zajęć specjalistycznych. Biłgarska placówka oferuje edukację na poziomie szkoły podstawowej, specjalnej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy. W tej chwili w szkole uczy się 37 uczniów. Są to typowe zajęcia szkolne, chociaż być może wyglądają nieco inaczej niż w szkołach ogólnodostępnych, ponieważ nasi uczniowie też funkcjonują na niższym poziomie. Takie najbardziej ścisłe, mogę powiedzieć, lekcje to jest u nas funkcjonowanie w środowisku bądź też funkcjonowanie osobiste i społeczne w szkole przysposabiającej do pracy. I są to zajęcia typowo edukacyjne. Tam uczą się czytać, pisać, liczyć, czyli typowo umiejętności szkolnych. Na przeróżnym poziomie nasi uczniowie są także, niektórzy czytają samodzielnie bardzo ładnie. Inni czytają globalnie, czyli całościowo, czyli nie dzielą wyrazu na poszczególne głoski, tylko rozpoznają cały wyraz. Podobnie pisanie czy liczenie jest na bardzo różnym poziomie. No i zadaniem nauczyciela jest tak przygotować zajęcia, żeby każdy coś dla siebie znalazł, żeby każdy miał odczucie, że czegoś się uczy, że coś umie, czyli miał odczucie sukcesu. Uczniowie korzystają z szeregu zajęć specjalistycznych, logopedycznych, psychologicznych, rehabilitacji. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowych, dużo większych salach, tak jak ta do odkrywania świata, w której uczą się metodą snu zalen. I tą terapię wykorzystujemy właśnie do tego, żeby te dzieci pewnych rzeczy tutaj też uczyć. Między innymi właśnie, żeby te dzieci mogły się skupić na czymś, zainteresować, ale też właśnie wyciszyć, bo to jest właśnie ta terapia snu zalen polega na takiej relaksacji i odprężeniu. Chodzi o to właśnie, żeby te dzieci miały takie miejsce bezpieczne, w którym będą się mogły wyciszyć, uspokoić jak gdyby wewnętrznie, ale też między innymi zainteresować bodźcami różnego rodzaju. No i te bodźce, tak jak tutaj właśnie przedstawialiśmy, to są właśnie światła, to są różne takie elementy właśnie, które świecą w świetle lampy UV i dzieci właśnie, budzimy zainteresowanie dzieci czymś innym niż mają na co dzień. Także na tym polega ta terapia. Taki najczęstszy efekt, który właśnie uzyskujemy, to jest to, że dzieci się wyciszają tutaj i odprężają, bo one mają tutaj robić to, co one chcą robić w tej sali. A my podążamy za dzieckiem. To jest sala, w której my nie narzucamy jak gdyby pracy. To dziecko sobie wybiera aktywność, którą jest zainteresowane i którą właśnie chce tutaj się bawić. Nauczyciele szkoły pracują metodami klasycznymi, które znane są w pedagogice specjalnej od dawna, jak choćby metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn. Ale nie tylko. Wprowadzane są również metody innowacyjne jak sensoplastyka, czyli tworzenie mas z różnego rodzaju produktów spożywczych, takich jak mąka, olej i woda, do których dodawane mogą być barwniki spożywcze czy olejki zapachowe. Tutaj w tle widzimy, jak młodzież robi taką ciecz nieniutonowską, która polega na tym, że jeżeli ją się ugniata, to jest trochę taka podobna do śniegu czy też do plasteliny. Natomiast jeżeli pozostawi się ją w ręku bezczynnie, przelewa nam się przez palce i tworzy się ciecz. Jakieś takie, jeśli chodzi o cele i założenia tej metody, to
Głównie są to cele terapeutyczne, cele edukacyjne oczywiście również możemy sobie założyć, bo możemy tą mąkę ważyć, możemy odmierzać ilość wody, możemy rozpoznawać kolory, ale główne założenie jest terapeutyczne, ma wyzwalać aktywność, ma przede wszystkim być dobrą zabawą. Usprawniać manualnie jak najbardziej. Jest świetną metodą dla takich dzieci wycofanych, które potrzebują tego, żeby ich uaktywniać. Raz w tygodniu prowadzone są również zajęcia z dogoterapii. Jesteśmy tutaj na zajęciach właśnie, jak powiedziałem, z animaloterapii, dokładnie dogoterapii, jako metoda innowacyjna, wycisza, usprawnia wielokierunkowo, uaktywnia uczniów. Pies jest niesamowitym motywatorem dla dzieci w naszej szkole. Dzieci ożywiają się i uaktywniają, usprawniają swoje umiejętności w zakresie ogólnorozwojowym. Pies nie ocenia, pies akceptuje każde dziecko, jakim jest, bez względu na choroby, bez względu na stan funkcjonowania. Pies lubi każde dziecko, pies wykazuje radość przy kontakcie i zajęciach z dziećmi. W czasie zabaw, w czasie ćwiczeń nawiązuje kontakt, a dzieci nawiązuje kontakt z nim, a później łatwiej ze sobą w grupie oraz z nauczycielami i osobami w otoczeniu. W szkole uczą się dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprężonymi, jak również dzieci z autyzmem. Od września planowane jest otwarcie klasy pierwszej przysposabiającej do pracy, w której może uczyć się maksymalnie 8 uczniów. Są jeszcze 2 wolne miejsca, a w planach jest również otwarcie klasy pierwszej szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem. Galeria Biłgorajskiego Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy Okupacja niemiecka, Zamojszczyzna 1939-1944, Rzecz nieludzka. To wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu. Wernisaż wystawy w Galerii Biłgorajskiego Centrum Kultury 20 lutego we wtorek o godzinie 12, a wystawa ta dostępna będzie do 20 marca. Serdecznie zapraszamy. Wieści biłgorajskie kończymy, za chwilę jeszcze propozycje biłgorajskiego kina, a po nich rozmowa tygodnia. Gościem Anity Mańskiej będzie Małgorzata Kubina, koordynatorka usług opiekuńczych Polskiego Czerwonego Krzyża. Polecamy Państwu nasze programy w środę Wieści Biłgorajskie Flash. Do zobaczenia, życzę udanego weekendu.